Piotr Marzec, czyli słynny Leroy. Piotr Leroy Marzec, tak pełne moje nazwisko brzmi. Tak. Można powiedzieć, że rap bardzo mocno łączy się ze sportami walki, z tego co widać po utworach, jak pan to ocenia? No, łączy się czasem, bo się bijemy, mamy bify swoje, dość bitewny to jest gatunek, to prawda. Natomiast ja też jestem dość mocno związany z tym środowiskiem, pomijając to, że uprawiałem sztuki walki. Jakie? Judo, taekwondo, boks. Także trochę tych sztuk walki. Jak długo? Kyokushin. Taekwondo akurat 8 lat prawie. Judo 3 lata. Trochę uprawiałem. Oprócz ale kolega to... może się też poszczycić takim wynikami. Sumo. Byłem zawodnikiem sumo, natomiast miałem dość ciężki okres ostatnio, także schudłeś? Musiałem się wycofać. No. Tak. Ale byłem mistrzem w paru dzielnicach. Udało ci się podglądać The World Games? Poczułeś tam, jak sobie radzą? Powiem szczerze, że nie za bardzo, ale mam nadzieję, że za chwilę sobie radzą. Nadrobię. No to dobrze. Panie Piotrze, gala na Narodowym to jakieś szczególne, powiedzmy, wrażenia tutaj z tego, że jest tutaj mnóstwo ludzi, to jest po pierwsze, po drugie też sportowcy, tak, sportów walki, które są panu bliskie. Jakieś szczególne wrażenia po koncercie? Wrażenia po koncercie świetne z uwagi na to, że to jest w ogóle sala, która jest bardzo trudna, jeżeli chodzi o akustykę. Pierwszy raz pan tutaj występuje? Czy pierwszy? To jest pytanie. Pierwszy? Tak, pierwszy chyba. Chyba tak. Chyba tak. Trasa koncertowa się odbiła. Tak, chyba tak. Nie, trasa koncertowa dopiero się zacznie. Natomiast się zastanawiałem, czy już wcześniej nie grałem, ale chyba nie, chyba nie. Natomiast no świetnie, tutaj dużo też świetny występ, oprócz tego, że my byliśmy dobrzy, były tu tancerki dansolowe, zaproszone, tu wszystko stworzyła Joanna Krochmalska, niesamowita pani reżyser, która przygotowała nam oprawę i Ale, która nadzorowała te tancerki, więc mogli się zobaczyć, że u nas w Polsce dancehall jest na najwyższym poziomie światowym, bo tancerki tańczą na Jamajce, na Mistrzostwach Świata zdobywają tytuły. Więc one też tam były istotne, za co dziękujemy pani Joannie Krochmalskiej, że zadbała o naszą oprawę. Tak jest. Natomiast no, koncert krótki, to nie mogliśmy poszaleć za bardzo długo, bo czas jest ograniczony. 3 dni temu minęła 23. rocznica Scyzoryka, wyjścia płyty Scyzoryk, więc uczciliśmy to Scyzorykiem na koniec. I co, ruszamy w trasę. Nowa płyta na jesieni, trasa koncertowa też na jesieni, trochę koncertów w międzyczasie, w wakacje się też trafi. Także no, gramy, nowa płyta wychodzi, na pewno nie każdemu będzie w smak jak zawsze, więc to mnie bawi, więc czekam jesieni. I nie tylko wyborów. Taki tam 50 cent, taki jest raper i gdzieś tam słyszałem, że chce próbować swoich sił w sportach walki. Co pan o tym myśli? To się często zdarza, wielu raperów. W Ameryce to nie jest jakiś nowy trend. U nas to akurat nowość jest, zaczyna się o tym mówić. W Ameryce już paru raperów tam się biło w klatkach, więc to tam żadna nowość nie była. Parę walk zostało odwołanych z uwagi na groźby większych rozruchów, ale... Paru raperów biło się w klatkach, więc to nie jest żadna nowość. Ja pamiętam, że w Polsce zrobił furorę jeden raper w walkach, nazywa się Bonus BGC. Jakieś krótkie podsumowanie tego rapera? Nie wiem, nie kojarzę, prawdę mówiąc. Nie, naprawdę. Tak prawdę mówiąc, to znam wielu świetnych zawodników, nie wiem. Jest Bonus świetny raper, ale on nie walczy z tego, co wiem tak, i on nie walczy akurat. Może prywatnie na osiedlu układa, ale normalnie to tego znam, to fajny raper, ale on chyba nie walczy w klatkach. Na którąś walkę pan szczególnie tutaj czeka? Czy w ogóle pan zna fight card albo powiedzmy no, zawodników? Tak. No bo to już od dawna z Marcinem rozmawiałem na temat tego, kto tam się pojawia na listach. I szkoda, że nie zobaczymy Wacha, można sobie z nim zdjęcie zrobić, a nie będzie dzisiaj walczył. Nie ukrywam, że na tą walkę też czekałem. Marcina walka, wiadomo, że obserwuję, bo sprzyjaźnimy się już dość długo. Także no, w ogóle idziemy oglądać, no przyszliśmy tutaj tak, oglądać boks, a nie udzielać wywiadów, ej. Pozwólcie, no. No właśnie, a my chcieliśmy zapytać, no kiedy w końcu legalizacja, no kurczę, wie pan czego, zioła. Legalizacja nastąpiła już 1 listopada. Tak jest, całkowicie. 1 listopada zeszłego roku mamy legalną medyczną marihuanę. W tej chwili już ostatnie rozmowy trwają z firmami z Polski i z Kanady między innymi i pojawi się w sklepach, bardzo możliwe, że jeszcze w te wakacje. I dość tanio, więc kieruję te słowa do państwa, którzy czekają w tej chwili na to, co lekarz przepisał, że w wakacje, do końca wakacji powinny być w wielu aptekach regionalnych już dostępny surowiec, zarówno w postaci ekstraktu, jak i suszu.
No jeszcze trochę walki jest o te polskie uprawy, żeby w Polsce można było to uprawiać, ale już polskie uprawy gdzieniegdzie ruszyły te eksperymentalne, a to chodzi o to, żeby tego czasu nie stracić i przez najbliższe dwa lata no, zrobić, to się nazywa standaryzację, czyli żeby to był faktycznie lek. Więc jeszcze trochę czasu mamy, a znowu szefostwo partii rządzącej obiecało mi, że będziemy rozmawiali o uprawach narodowych i że jest ku temu przyjazny klimat, więc liczę na to, że w ciągu najbliższego półtorej roku takie uprawy będą już legalne w Polsce. I co mi pozostało? No tylko tyle przy tej ustawie. Doprowadzić do tego, żeby ludzie wyszli zadowoleni z aptek z tanim lekiem, no i żeby polskie uprawy wreszcie ruszyły, żebyśmy mogli jeszcze więcej pieniędzy na tym zarabiać. Podatków przypuszczam, że będzie bardzo dużo, więc będzie zarówno dla rodzin, mam nadzieję, tych, które mają niepełnosprawnych, ale będzie też i dla pełnosprawnych, dla wszystkich będzie, bo jednak te uprawy narodowe mogą przynieść państwu z podatków bardzo duże pieniądze, na co naciskam cały czas, żeby rząd pozwolił, bo skoro dzisiaj przedsiębiorcy już mogą prowadzić eksport, import marihuany i mają na to papiery, w tej chwili jest to możliwe, bo wszystko poszło 1 listopada w biznes, więc dlaczego mieliby nie uprawiać, skoro i tak jest to wszystko nadzorowane w pełni. Na koniec zapytam, kariera rapera, kariera polityka, czy jakby padła dobra propozycja i dobre pieniądze na walkę, zawalczyłby pan? Wie pan co, w życiu, ja nic innego nie robię w życiu, tylko walczę. Nic innego nie robię, od urodzenia, naprawdę, niech mi pan uwierzy. Od kiedy zacząłem chodzić o własnych siłach, jeszcze przed chodzeniem, walczę. Nic innego nie robię, mam wrażenie, że stoczyłem już tyle tych walk. Niektóre wygrałem, niektóre zremisowałem, bardzo dużo tych walk przegrałem. Najważniejsze, żeby wstawać cały czas i iść do przodu. I to jest najważniejsza rzecz w życiu i tą się kieruję. A, tak jak mówię, nie mogę rozdzielić rapera. Jestem Piotrek Liroy-Marzec. Robię wszystkie te funkcje, tym wszystkim w życiu się zajmuję. Robię to, mam nadzieję, na tyle dobrze, że ludzie, o których dbam, są zadowoleni z tego i że ludzie, którzy mnie wspierają, też są zadowoleni z mojej postawy. I tyle. Wiem, że nie jestem świetny, pod każdym względem nie jestem ideałem, jestem tak samo zły, jak i dobry. I dziękuję przyjaciołom, że ze mną są, rodzinie, i to jest najważniejsze. Tak jakby nie dzielę swojego życia na bycie politykiem, raperem, coś. Codziennie toczę to samo życie. Dzieci, przedszkole. W życiu chodzi o to, żeby być dobrym gościem i zapewniam was, że to jest dobry gość. Także. Dziękujemy bardzo tak w takim dobry, razie. Tak samo dobry, jak i zły. Pozdrawiam. Dziękujemy.